podczas serii próbnej, a nie ma go w finale. Drugi z Norwegów w serii finałowej, Halvor Egner Granerud. Norwegowie jak zawsze dobra prędkość na progu i teraz w przypadku Graneruda przełożyło się to także na odległość. Jest bardzo zadowolony, bo to był świetny skok. W pierwszej serii 128 metrów, a teraz 144. A zatem dalej skakali tylko, przypomnieliśmy o tym, Ryoyu Kobayashi i Kamil Stoch. A teraz fantastyczny występ Graneruda. 7 skoków powyżej 140 metrów w pierwszej serii. Granerud jeszcze nie był w swojej karierze na podium w zawodach Pucharu Świata, najwyżej na czwartym